Ewidentnie. O, jaka muzyczka, słuchajcie, wyższe sfery. Poplotkujmy. Jakieś nowości? Cóż, ma ta dziewczynka Nadine zaginiona. Tak? Serio? Tak. A, dobra. Siemaneczko, z tej strony Desokawa. Witajcie w kolejnym odcinku trzecim z serii Dings Malut. Nie będę wam opowiadał streszczenia, bo za długo by zeszło. No, jesteśmy w sumie u dalszej rodziny Dinka, z tego co pamiętam. Jeden gość jest Bucem, kobieta, która tu mieszka, jest całkiem sympatyczna. I słuchajcie, idziemy dalej. O tym mówiłem. O, to cię nauczy. Proszę, Jack, przestań. Zamknij się, mówi. Ale bezczel. Oj, ubiję ją. Opuszczam cię. Dostała tego, Falcon Puncha. Wszystko gra, kochanie? Chyba gra jeszcze. Nie powinnaś mnie wkurzać. Jej się popłakała. Sop oznacza szlochanie. Okej, okay, co tu się działo? Słuchajcie, kusi mnie, żeby mu strzelić w ryj, ale może się opanujemy, tak. Możemy powiedzieć Jackowi, by się odwalił. Możemy go zachęcić, żeby jeszcze raz uderzył Marię. Bądźmy mili i powiedzmy, żeby się odwalił. Jack, wiem, że jestem gościem i w ogóle, ale... tak? Ale jeżeli dotniesz Marię znowu, nie zobaczysz jutra. A co, jeżeli ja się teraz dotnę? Wybacz, ja nie... Ha, dobra, nie jestem... Nie bawi się takie rzeczy, że facet, nie? Dobra. Zagadajmy z tą, z kobietką. Zachęćmy ją, by porzuciła Jacka. I zachęćmy ją, by dała się dalej bić. Kurwa, co za głupota, dobra. Widziałam, że Jacek chyba, że Jacek cię hitnął, uderzył. Jak to? Dlaczego nie zostawisz dzisiaj, tej nocy? Wydaje mi się, a boję się go. Znajdzie mnie. Może po prostu... Ja coś z tym zrobię. Ostrożnie, jest bardzo silny. On jest nikim. Zaraz zobaczysz. Słuchajcie, na razie nie fikamy. Idziemy dalej. Słuchajcie, mam nadzieję, że nie jest tak, że kurde... jak podejmiemy tą decyzję, to będziemy tego później żałować. Mogliśmy się wtrącić może. Dobra, kaczki chodzą sobie. Na sprzedaż. O, domek na sprzedaż. Dom na sprzedaż. Skontaktuj się z Charlie'm w sprawie informacji. Ciekawe, kto to Charlie. Się dowiemy później. Teraz wypadałoby... co by tu wypadałoby zrobić? Słuchajcie... rodzaj skrzynki to na pewno. Ale jeszcze tak, tu jest chyba szpital. Tak, szpital. Jesteś... ranny. Będzie ci kosztować 10 zł, żeby być wyleczonym. Wal się na cyce. Za drogo. Jeszcze jesteśmy biedni. Prawda? Tu jest... co to jest? O! Tu jakiś gość wisi sobie. To jest wypchany Slayer. Płacimy niezłe pieniądze za niego. Czym mogę pomóc? O! Możemy kupić tego, miecze. Ja $400, nie mam tyle. Także nara. Może kiedy indziej. Musimy zebrać pieniądze przede wszystkim, karczma. Chyba karczma, bo taki rysunek. Tak, karczma, ewidentnie. O, jaka muzyczka, słuchajcie, wyższe sfery. Poplotkujmy. Jakieś nowości? Cóż, ma ta dziewczynka Nadine zaginiona. Tak? Serio? Tak. A, dobra. No okej, jak zaginiona, to zaginiona. Nie będziemy wnikać dalej. Ktoś może ją odnajdzie, miejmy nadzieję. Możemy, słuchajcie, zaimponować gościowi ze swoimi historyjkami o męstwie. Witaj, człowieku, nie, facecie. Witaj, gość. No i on coś tam, jestem Dings Malut, jestem wojownikiem. Miałeś jakieś przygody, co? A jak? Oczywiście. Kiedyś byłem w takiej strasznej, bardzo jaskini. No, dawaj. Następną rzeczą, jaką pamiętam, byłem twarzą w twarz z wielkim potworem. O,
Milder Skurczybyk, moi drodzy. Co za bezsens gada ten świński ryj. Nie, to tak trochę przesadziłem. Co, on jest farmerem świń? Kurde, Milder. Co ty tu robisz? Musiał przyleść. Tak przechodziłem. Co robisz z dala od farmy? Co za łach. Farmy? Co za nieudacznik. Nie karmię świn nigdy więcej. Jestem potężnym wojownikiem. O, Hogwash. O, to nie wiem, co on tam powiedział. Haha, niezły żart. To nie jest śmieszne. Sorry, Link. Kupię ci drinka. Tak? Jakiego? Ten, butelkę świni? Tak? Coś takiego. Haha. Bardzo śmieszne żarty. Co za głupole. Walę was wszystkich. Było śmiesznie, fajnie, ale muszę iść na przygodę. Żegnaj. I tak oto zepsuł nam akcję, nie? Powiedział, że jesteś świńskim tym chłopcem. Ha, ha, ha. A, dobra, nie da mi się sprowokować. Możemy, słuchajcie, go przekonać, że jesteśmy naprawdę wojownikami. Moje dni na farmie zostały policzone, tak? Na pewno chcesz jakieś przygody? O, oczywiście, że tak. Go plow Harper's Field. A, idź ten, uprawiać jakieś tam, no, grządki. Co to na to, że ten, twoją matką się zajął. Dobra, on tutaj już... Dobra, nie chcę gadać, jakaś laska. Zapytajmy się o randkę. Belittle her in front of the others to appear macho. A możemy ją, słuchajcie, ten... Jakieś tam... Poniżyć ją, o, coś takiego. Poniżyć, żeby pokazać, że jesteśmy tymi twardzielami. Nie. Możemy zagrozić, też nie. Kto tu jest? Say hi. O, kim jesteś? Jak się nazywasz? Jesteś gościem od roboty? Jakiej roboty? A, nieważne. Gdzie jest ten gość? Co robisz, gościu? Ja? Tak. Nie wiem dokładnie. Tak, jestem specjalistą. O, co, czy się specjalizujesz? Powiedzmy, że pomagam ten uzyskiwać rzeczy różnego rodzaju, znajdować. A, widzę. Co udało ci się pozyskać? Nie powinno ci to interesować. Chyba czas na ciebie. Okej. Okay. Dobra, tu nic nie znaleźliśmy. Słuchajcie, idziemy dalej. Jest jakiś domek. Ten najedliście się tylko wstydu. Przez głupiego Mildera. Ja zawsze mówię, że ten Milder to jest łajza. I to mi nie zmieni, nic nie zmieni tego zdania o nim. Autentycznie. Nienawidzę go. Patrzcie, kobieta by wyciągnęła nas 10 dolców, a wszędzie się walają serduszka na ziemi, tylko trzeba się schylić. Oho. Zapytajmy się Nadine, dlaczego jej dom jest takim rozwalonym miejscem. Cześć Nadine. Jestem nowy w mieście. Dlaczego twój dom wygląda jak obora? Gdy moja mała dziewczynka została porwana, straciłam wiarę we wszystko. Porwana? Dlaczego ludzie ten nie stworzą grupy i nie pójdą pomóc? No, oni mają wyrąbane, są biedni. My pomożemy. Nadine, nie dbam o jakieś tam personalne zyski. Pomogę ci, tak? Oczywiście. Jak się nazywa twoja mała ta córka? Nazywa się Mary. Krwawa Mary. Czy masz jakiś pomysł, kto ją zabrał? Nie wiem. Nie mam pomysłu. Cholera. No dobra, tyle wiemy. Coś się dzieje, ktoś porwał dziewczynkę. I naszym zadaniem jest teraz ją odzyskać. Tylko... W którą stronę biec? Znaczy, co tu jest? Teris Kersin. Jest jakieś duże miasto Kersin na dole. I Sanktuarium Goblinów. Zauważyliście? Jest Sanktuarium Goblinów. Zobaczcie, drzewo stoi. Jest samotne drzewo. A, jest samotne drzewo. Myślałem, że coś będzie za nim. Okej. Okay. Muzyka relaksująca. Ciekawe, jeszcze będziemy musieli czasu na pięści się bić. Kiedy w końcu coś ruszy i jakieś fajne rzeczy znajdziemy. Dobra. Słuchajcie, musimy znaleźć ten, jakiś nowy szlak. O, kamienie. Zamknięte. Ciekawe, co oni przygotowują. Nic się nie da zrobić z nimi, z tymi kamieniami. Myślałem, że się można przepchnąć, ale się nie da. No nic, nie będziemy tutaj się bawić w jakieś tam przepychanie, bo raczej... Oho.
Uuu. Ale nuta, ja pierdzielę. Czemu taka nuta, jak tu są tylko dwa robale? Myślałem, że coś wyjdzie za tego drzewa, jakiś hardcore, a tu nic. Tylko muzyczka śmieszna. No, patrzcie, jest... Co to jest? Ta, kopalnia. Nie wchodzić. Nie wchodzić. My ass. Oho, screen locked. Jak zginiemy, to... To, słuchajcie, jak umrzemy, to na śmierć, nie? A, nie trafił. Z pięścią mu nic nie robię. Autentycznie nic, o. Ciekawe to ma żyć. O Jezu. Się zarąbiemy, słuchajcie. Tu trzeba mieć wyższy poziom chyba, wyższy. Trochę źle zrobiliśmy, że tu weszliśmy. No ale dobra, przemęczymy się z nimi. Wychodzimy. Faktycznie, niebezpiecznie. Poza tym lubię tą nutę. Dobrze, że się wróciliśmy, ale robali. Trzeba palić drzewa. Obstawiam, że dobrze było wejść do tego cave'a, do tej jaskini, jak się będzie miało 10 ataków co najmniej. Bo z takim atakiem to my możemy, słuchajcie, co najwyżej drzewka palić. Dobrze, dobrze, słuchajcie, tłuc te robale, bo to zawsze jakieś tam doświadczenie przyda się. Gdzie my w ogóle jesteśmy? A, na jakichś polach elizejskich. Jak, ile robali! Dobra, wiecie co, nie będę ich tłuk. Za dużo roboty. Kaczuszka. O, tu byliśmy, okej. Okay. Cisza. O! Ja chcę tą buteleczkę. Ja ją chcę. Czy da się jakoś... Gdzie ona jest w ogóle? Aha, na takiej wysepce, dobra. To jest magia, będzie nam się szybciej regenerować kula ognia. O, tu można nabić doświadczenia troszkę. Leży, zabiliśmy. Dobra, 8 dostaliśmy chyba, tak? Doświadczenia. Ekstra, dostaniemy magię za darmo, tak sobie. Jeb. Jo, już szybciej idzie, patrzcie, cyk, cyk, cyk. O pół sekundy szybciej. Zawsze coś. Nie ma co narzekać. O, patrzcie, drzewka. Drzewko z jabłkami. Drzewka, drzewko. Jabłka miało być. Rozwalmy to. Niewiele nam brakuje do poziomu. 292 na 400. 300 na 400. O. Obstawiam środkowe drzewo. To będzie coś. Czemu żeś się napatoczył, ty łachudro? Dobra. Dobra. Spodziewałem się czegoś za tym drzewem. O! Okej. Okej, magia. Fajnie, słuchajcie, będziemy walić kulami ognia. Już raczej tu nic nie będzie, jak jedna... Ale szybko idzie już, cyk, 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 cyk. Jest. Cyk, 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 cyk i jest. Nie ma. Nie ma, ale jeszcze wiecie co, dla pewności to rozwalę. Nic nie ma, okej. Okay. Jest ta muza, jak dobrze, że ta muza trzeba grać. Nie pamiętam, czy jak się magię dostaje, to czy się zwiększa atak magii. Czy to tylko zwiększa się prędkość regeneracji. Mag nas chyba... ten mag nie uczył nas chyba na ten temat, nic. Tego co pamiętam. ...337 na 400. I proponuję, słuchajcie, ten, przywalić troszeczkę do magii chyba jednak. Punkt jakiś. Drzewo, co mam za drzewem? Nic. Każde drzewo trzeba palić, słuchajcie, to jest taka gra niezbyt przyjazna drzewom. O, mocny robal. Już? Tak się muzyka kończy w tej grze. Aha, okej. Okay. Dobrze, niech się tak kończy. Wszystko ma swój koniec.